Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy piękny dzień, jest wtorek. Ja jestem fatalnie zmęczona. Ta moja fibromialgia właśnie dzisiaj do mnie dojechała. Nic mi się nie chce, chce mi się spać, ale postanowiłam pojechać do polskiego sklepu w celu zrobienia zakupów, bo zapomniałam, że są święta. Niestety, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że święta są teraz. I myślałam, święta są za 2 tygodnie. Świąt Bożego Narodzenia nie miałam, także teraz też tych świąt też nie będę mieć. Będę znowu sama siedzieć. Nie mam ochoty nigdzie nawet iść. Teraz już nie można, to znaczy można. Na Islandii cały czas można chodzić, nie ma zakazu. Powiem Wam, że podlinkuję tu pod filmem artykuł jeden, bardzo ciekawy, o tym, jak Islandia walczy z koronawirusem. I wychodzi na to, że Islandia jako tak malutki kraj bardzo mądrze podeszła do problemu koronawirusa. Na dzień dzisiejszy w tak małym państwie przebadanych jest 12 tysięcy osób. I ponoć każdy, kto ma ochotę, może przyjść się przebadać. Na stronie jest napisane obywatel, który ma ochotę się przebadać, a od jednej Polki słyszałam, że ktoś z Polaków chciał się przebadać i go nie przebadano, także być może tutaj też jest pewnego rodzaju trik, ale chyba nie byliby tacy głupi, żeby nie badać ludzi, którzy już mieszkają na Islandii, bo jednak to byłoby głupie. Ale ogólnie tam jest napisane, w jaki sposób Islandia walczy z koronawirusem i jest to bardzo ciekawe, więc ja tu będę ten link wstawię pod filmem, sobie przeczytajcie. Co jeszcze chciałam Wam właśnie powiedzieć? Ja zawsze mam tyle do powiedzenia, a jak wsiadam, jadę, dziura w mózgu, czarna dziura wciąga mnie i po prostu nie wiem już nawet, gdzie ja jadę. Właśnie, gdzie ja jadę? Dobrze chyba jadę, nie wiem, może być, no. Pojechałam inną drogą, ale to nic, bo to czy tą, czy tamtą, już Wam kiedyś mówiłam, czy tak zawsze się dojedzie, to takie śmieszne miasto jest, zwłaszcza jak się mieszka na takim cypelku, to nie można po prostu zrobić błędu, zawsze się wyjedzie, no. U nas piękna pogoda, w tej chwili jest plus 3 stopnie, świeci słoneczko, jak widzicie. Słoneczko, które daje energii, które powoduje, że wszystko fajnie się zaczyna myśleć, układać i wszystko takie pozytywne jest. I wiem, że u Was też jest słońce, także fajnie, że jest. W Polsce wiem, że nie wolno wychodzić z domu i nie wychodźcie. Ja wiem, że będzie ciężki czas, ale pomyślcie sobie, że no, posiedzicie tylko trochę teraz, a całe życie jest przed nami, a nie posiedzicie i życia nie będzie, także wiecie, no po prostu mamy do wyboru, prawda? Wyjść i albo się samemu zarazić, albo pozarażać innych, a i to też nas, prawda, może ściągnąć w dół, bo karma wraca, także żeby dobra karma była, musimy siedzieć w domu. Pokażę Wam teraz troszeczkę drogę za chwilę. Widzicie, piękna pogoda jest, słońce, piasek, plaża, a u nas śnieg i bałwany, których nie widać. Takie niewidzialne bałwany dziś są, wiecie, bardzo dużo tych bałwanów jest. A właśnie, bałwany są wszędzie. O, nie bądź bałwan i siedź w domu. O. Nowy tekst. Ja jestem jakaś taka zmęczona dzisiaj, Wam powiem. Nie wiem, czy to moje późne chodzenie spać chyba mnie męczy. Jednak organizm potrzebuje jakiejś godziny iść spać, ja nie mogę zasnąć. Mimo, że wczoraj byłam już o 9 wieczorem w łóżku. Stwierdziłam, że po prostu poleżę, może szybciej zasnę. No to było po pierwszej w sumie, jak zasnęłam. Ja myślę, że już mnie wszystko boli, bo jednak jest za mało ruchu. I to niewyspanie moje wówczas się pojawia, a że nie ma co robić, to później jesteśmy zmęczeni już z samego nierobienia nic. Często się ludzie pytają, a co ja mam robić, a co ja mam robić? Słuchajcie, rozejrzyjcie się dookoła siebie w domu. Jest tak strasznie dużo rzeczy do robienia, że naprawdę, tylko trzeba potrafić znaleźć te rzeczy.
z paroma osobami rozmawiałam i doszłam do wniosku, że osoby, które mają pusto w mieszkaniu, bo mają ten szwedzki, że tak powiem, styl, to troszeczkę trudniej jest im w tym czasie, ponieważ nie otaczają się rzeczami. Ja się otaczam rzeczami, dobrze wiecie o tym, i dlatego mogę w tej chwili coś znaleźć, bo jeżeli nie ma nic w telewizji, mam książki, mogę robić sobie na drutach, na szydełku, coś z wełny mogę przygotować. Mogę coś ugotować, choć ostatnio nie mam do tego w ogóle siły ani chęci, nic mi nie smakuje, nie gotuję. Jak gotuję, to zjem na przykład coś, a że tak powiem, jest to lekko wybrakowane, bo na przykład ziemniaków sobie nie ugotuję, a w sumie to i zdrowiej. I wam powiem, można sobie nawet skrzynkę z narzędziami posprzątać, można do piwnicy zejść, coś w piwnicy porobić. Także no, po prostu możliwości najróżniejsze są, jakby nie było. Coś mi dziwnie samochód śmierdzi, ale to mój? Nie wiem. Dziwne. Chyba z drogi coś śmierdzi. Ja tu zaraz mam takie napady paniki. Przewietrzę sobie, to może nie będzie już śmierdziało. Takim sprzęgłem śmierdzi, ale to na pewno nie ode mnie, bo ja nie jadę na sprzęgle. Niestety takie mam właśnie zapachowe napady paniki po moim wypadku samochodowym, który ja miałam dwa wypadki. Widzicie, to też jest bardzo niebezpieczne, jak ktoś jedzie w kolejnie, bo można jechać obok kolejny, no ale ludzie jadą w kolejnie, bo po co? Mój drugi wypadek nastąpił miesiąc po pierwszym wypadku i po prostu silnik, zawory wystrzeliły w silniku, zatarłam silnik. To było nie wiadomo właśnie czym spowodowane, bo samochód był po naprawie, także to było coś dziwnego, podejrzanego i wówczas nabawiłam się lęku przed zapachem, ponieważ zapach, który się wówczas wydobył z samochodu, był tak przerażająco śmierdzący, że myślałam, że mi się samochód będzie palił. No i niestety mam taki problem co jakiś czas, że jak jadę i czuję zapach z samochodu innego na ulicy, to mi się wydaje, że to w moim samochodzie tam śmierdzi. Nie jest to zbyt przyjemne dla mnie, bo zaraz się denerwuję. No, ale zobaczcie, jaka piękna pogoda. Po lewej stronie jest park i tam też niedaleko właśnie moja działeczka. Muszę podjechać na moją działeczkę. Może dziś taka ładna pogoda jest. Zobaczymy, jak nie zapomnę, bo skleroza mocno aktywna jest. No, byłam w sklepie i przewrażliwienie. Co on robi? Wyjedzie, wyjeżdża. No, wiecie. Słuchajcie, byłam w sklepie i dostawa towaru będzie jutro, także kupiłam sobie tylko śledziki i chrzan. Dużo nie kupiłam. Ale co chciałam powiedzieć, to to, że zdziwione jest to mi to bardzo mocno faktem, iż Polacy w sklepie stoją i ze sobą rozmawiają w odległości 50 cm. Spotkały się panie, jeszcze inne się panie spotkały, okazja do pogadania. Fantastycznie, no, świetnie. Pogadajmy, bądźmy bliżej. Zaprzyjaźnijmy się z wirusem. Jest to masakra. Gdzie tyle się o tym trąbi, tyle się o tym mówi, żeby tego nie robić. Szok.
No ale cóż, będę musiała jutro też podjechać tu, bo może będzie twaróg. Znaczy, będzie na pewno twaróg. I chętnie bym sobie kupiła trochę twarogu dla siebie. 4 podejścia już robiłam, nie mogłam trafić. Ale jutro ma być, także optymistycznie, widzicie. W ogóle fajnie, że transport dojdzie, że jednak na święta będą produkty dla ludzi. Że chociaż to działa, słuchajcie, bo to, że my nie możemy wychodzić, czy w Polsce nie można wychodzić, to jest jedna rzecz. No, a wiadomo, druga rzecz to są produkty żywnościowe, które są niezbędne i jeśli to tego nie będzie, no to ludzie po prostu też zaczną się wśród siebie kłócić i wydzierać to wszystko, więc to byłoby bardzo złe, to byłoby wręcz niedopuszczalne i mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie absolutnie, bo to byłoby straszne. Przed nami zaraz będzie bardzo ładny widok. Chcę, żebyście go zobaczyli. Na co on tu czeka? Jak nic nie jedzie przed nim. Widzicie, ludzie czasami, ja nie wiem, zakręcą się tak jak konserwa i po prostu jest to masakryczne, bo można w kogoś wjechać przez to. Zobaczcie, jaki piękny widok jest. Jest to wspaniałe miejsce tutaj na Breitholdzie, jeżeli chodzi właśnie o widok. Ta górka, tu można nawet obok zatrzymać samochód, jest park, można pochodzić sobie, ale ta góreczka jest sama w sobie piękna. Góra Essia. Przed nami, widzicie, trochę śniegu też jest. Tam na pewno hula wiatr. Przed nami również ten teren, gdzie muzeum jest, w którym byłam z małym. Z małym byliśmy sobie pozwiedzać, jak przedszkola były zamknięte. To widzieliście tam filmik w muzeum zabawek dla dzieci. A ja spróbuję się dostać i właśnie nie wiem jak. Pomyliło mi się coś teraz, widzę najwyraźniej. Do mojej działki. Zobaczymy, jak ona wygląda. I myślę, jak ja mam do niej dojechać. Spróbujemy od tej strony właśnie poszukać, jak wjechać od tej strony tutaj. Tu w tej dzielnicy ja jeszcze nie nagrywałam nigdy filmu. Jest to dzielnica numer 110, Arbeier. Głównie tutaj są domki albo bardzo niskie bloki. Zresztą na Islandii przeważnie są niskie bloki. Ale właśnie tak to wygląda, że tu dużo jest różnych takich domków. O, i tam jest szkoła. I ja wiem, że gdzieś właśnie koło szkoły muszę wjechać. Albo tędy, nie. Tu była droga w jedną stronę bez wyjazdu. Czyli jakaś następna uliczka. I powinnam gdzieś tam wyjechać. Zobaczymy. Widzicie, to są takie bloki. Wygląda jak domki, ale to są bloki i bardzo głośno przeważnie jest w takich blokach, także trzeba uważać, jak się kupuje mieszkania. Tu niektóre były bardzo źle wybudowane, w sensie oszczędnościowo. Tu też jest ślepa uliczka, no to zobaczymy, bo to chyba tu muszę wjechać albo w następną. A nic, przejedziemy się przez domki do końca i się okaże zaraz, gdzie jestem. Chyba jestem w złej uliczce. Zobaczmy. Tak, tu jest koniec. I tak myślę, że ja się przejdę, bo to jest gdzieś tu. Szkoła podstawowa tam jest, a tu jakieś
boiska. O, zobaczcie, jaka trawka sztuczna, ładnie wygląda. Jakiś człowiek się przechadza. A moja działeczka jest gdzieś tu niebawem, bo już widzę, płot jest, także dobrze zajechałam. Piękny park. Ptaszki śpiewają. Elegancko jest. Ławeczka, można sobie posiedzieć. Zobaczcie, jak tam widać, jak słońce świeci. Ktoś sobie biegnie. No. A ja idę do mojej działeczki. Zobaczę, co tam ciekawego jest, która będzie lepsza. Brama otwarta, uchylona. O, ktoś toaletę zgubił. Nieładnie. Też weszłam w błoto. Oj, poczułam mokre. Zamoczyłam się. Ale i tak zaraz do domu jadę. To chociaż będę wiedzieć, gdzie mi but przecieka ewentualnie. Zobaczcie, fajne te domki, tam widać to muzeum. Teraz wszystkie muzea już są pozamykane. A ogródki działkowe są o tu. Przepraszam, nie ogródki działkowe, nazwijmy to po imieniu. To coś, co jest poletkiem. Tu jest woda. Tutaj jest dostęp do wody. I te poletka są gdzieś tam. Zaraz znajdziemy. Dzisiaj gąsek nie ma. Ostatnio jak tu byłam, to gąski wyżerały resztki, to co zostało. O, jak ciepło się zaczęło robić. Fajnie. A ja chyba mam właśnie w części A. Ciekawe, bo tu są jakieś inne oznakowania, numery i ja tak naprawdę nie widzę. Ale jeżeli jestem w A, i wiem, że gdzieś na końcu tego A tutaj jestem. Nie wiem, czy ta pierwsza. Ciężko mi to stwierdzić. Być może to jest o tu. Tak myślę, ale nie jestem na 100% pewna. Czy to nie będzie o tu i tu? No ale to na 20 metrów nie wygląda, że to jest. Także ciężko mi jest to stwierdzić w ogóle, jak to tu jest pomierzone. Bo nie wiem, czy tu coś. O, tu jest jeszcze numer. Jak tu już jest numer, to to też jest. Tam dalej raczej nic nie ma. Cholera. Ale oni mają to porobione, widzicie? Tu widać, że ktoś ma. I tam jeszcze coś jest. Czyli aha, czyli być może, że ja mam tutaj te trawy. No może być, no. Dobra. To widzieliście, jak to wygląda. Zobaczymy latem. Może ktoś tu będzie, albo po prostu będzie łatwiej bez tego śniegu to namierzyć. Ale na razie nie wygląda to zbyt optymistycznie. Jeszcze można w sumie wybrać sobie z tej strony. Ale tak, tu też któreś są puste. Ale zobaczymy powoli. Najwyżej będę do nich pisać, że nie mogę znaleźć. I tyle. Ważne, że woda jest dosyć blisko. Nie trzeba będzie bardzo daleko z tym chodzić. Tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy tu by nie było nawet fajniej, ale przez to, że to nie widać, co... O, widzicie, tu jest cała mapa. Cała mapa jest. Niestety ja dostałam inne oznaczenie numeru, więc ja z tego nic nie skorzystam. No, ale jest ładnie. Chociaż tyle na dziś. Fajne są takie właśnie przejścia tutaj. Parki. Można właśnie sobie fajnie pochodzić. Ścieżki najróżniejsze i ten park tu jest przepiękny, dlatego ja sobie właśnie tą działeczkę chciałam tam zrobić, gdyż tu można przejść się przede wszystkim do parku jeszcze. I tak naprawdę, gdybym dała radę, to dojadę tutaj rowerem sobie. No ale to się okaże, bo to jest kawałek drogi i
ja nieprzyzwyczajona jestem, więc będę musiała poćwiczyć, a mam takie coś w sobie, że jak wsiadam na rower, to zawsze chcę pędzić i się szybko zmęczę. Zamiast sobie spokojnie jechać, to zawsze wymyślę jakieś takie, wiecie, że szybko trzeba jechać i potem zmęczona jestem. No, ale ogólnie widzicie, pięknie jest. Wzięłam was trochę na spacer. Idę, mój cień idzie ze mną. Idę razem z cieniem. Pięknie jest, drzewka zaczynają dostawać pączki. Bardzo ładnie jest. O właśnie, jak ktoś wie, co to za drzewo jest, ich jest bardzo dużo na Islandii. Szukam, gdzie te ptaszki śpiewają, gdzieś siedzą ukryte, ja ich nie widzę. Gdzieś siedzą. Nie wiem, czy też tak macie, że lubicie jeździć w rękawiczkach. Ja uwielbiam jeździć w rękawiczkach. Kierownica lepiej jakby się trzyma. Już się rozciągnęły te rękawiczki w końcu. Jeszcze są lekko sztywne, ale były naprawdę masakrycznie twarde. Przez tyle lat leżały w szafie i po prostu ja ich nie nosiłam z tego względu, że wiecznie były twarde i niewygodne. Teraz jadę już do domu. Krawężniki zaliczyłam. No, jadę, kochani, już do domu. Moje okulary zrobiły się całe czarne. Tak, one właśnie tak mają. Są bardzo dobre, bo jak prowadzę samochód, są świetne. Takie szkła polecam. I żegnam się z wami. Żegnam się z wami w ten piękny, słoneczny dzień. Życzę wam, żebyście nie nudzili się w domu, żebyście mogli jednak gdzieś na ten spacer sobie chociaż raz na dzień wyjść. A jeśli już wyjdziecie, to właśnie na pewno będziecie zadowoleni, że wyszliście i będzie miło i po prostu tak, żebyście naładowali się tą pozytywną energią, która jest niestety potrzebna każdemu w tym czasie, co jest teraz. Dobrze, ja was pozdrawiam, subskrybujcie oczywiście kanał, łapeczka w górę, lajki, tak, i komentujcie. Trzymajcie się, cześć!